Zapewne zarzucą mi Państwo nie bez cienia racji, że no nie bardzo jestem konsekwentny, bo zapowiadałem wręcz no niemal całkowite odsunięcie się od ostrego działania, zwłaszcza politycznego w YouTubie. No ale życie jest bogatsze. Właśnie akurat teraz odszedł od nas bardzo wybitny człowiek, bardzo przeze mnie ceniony, zwłaszcza za ostatnie lata działalności. Nie tyle nawet te z okresu Solidarności Walczącej, gdzie oczywiście też był osobą bardzo intensywnie walczącą o swoje poglądy i o prawa, ale najbardziej mi zaimponował właśnie niezależnością w ostatnich latach za już rządów PiS-u. Właśnie, to mi się podoba. Więc odszedł, prawda, pan Kornel dzisiaj. Prawdziwy, uczciwy solidarnościowiec, człowiek szeroko rozumianego obozu władzy, ale bez jakiejś zapiekłości i o niezależnych poglądach. Bardzo mnie to właśnie pasowało i chciałbym, żeby inni brali z tego przykład. Ale zanim rozwinę kwestię, chciałem jeszcze prosić o to, żeby Państwo, no troszkę może nie dopingując mnie do ewentualnego dalszego działania, udzielili jakichś dalszych subów, łapek, jakiegoś wsparcia na to, żebym miał lepszy sprzęt, na przykład na PayPal, zaglądali na bloga, jakieś pozytywne komentarze. No, bo widzę, że rzeczywistość skrzeczy jest dość niesamowita i może być problem, żeby, to już pokażemy, że to jest pan Kornel, lat 78, prawda? Pan Kornel nie żyje. No i proszę Państwa, chciałem właśnie powiedzieć, że zwłaszcza ceniłem pana Kornela za ostatnie lata działania i postawy już za rządów PiS, bo uważam, że był w tym szeroko rozumianym obozie najbardziej niezależną, obiektywną i uczciwą osobą. Nawet nie bardzo dał się przekabacić, prawda, synowi premierowi. No i jemu też nieraz przytykał i krytykował na pewno prywatnie znacznie więcej niż oficjalnie, prawda. I podobno nawet w ostatnich dniach życia namawiał swego syna premiera, który go przychodził odwiedzać, do budowania zgody narodowej. No i to jest imponujące, że człowiek nad grobem właśnie chce się jeszcze przysłużyć dla Polski, żeby budować zgodę narodową, a nie nawalankę, prawda? No. I on potrafił się wyleczyć z chorobliwego antykomunizmu i antyrosyjskości i uważał, że należy żyć z Rosją na ile się da, jak najbardziej no normalnie, prawda, jak najlepiej, na ile to jest oczywiście możliwe i starać się, gdyż jest to w końcu nasz sąsiad, prawda? A wielu jest w świecie ważnych graczy, trzeba z nimi też jakoś umieć ten, a zwłaszcza, żeby z nimi normalnie handlować. Zwłaszcza domagał się, żeby rolnikom pójść na rękę, żeby jabłka, owoce i inne mogły być też eksportowane należycie, a nie słuchać no absolutnie zaleceń różnych innych ośrodków zagranicznych, którzy nam to czy owo narzucają. Nadto domagał się zwolnienia z aresztu, no chyba jakiegoś prawie wydobywczego i bardzo kontrowersyjnego, bo chyba 2 lata siedział, pana Mateusza Piskorskiego i pośrednio i chyba to troszkę też przyczyniło się do tego, że go w końcu zwolniono po ponad chyba 2 latach. No i nie wiem, czy w ogóle proces zaczął, no ale to tak to u nas właśnie teraz bywa za czasów nie tylko było Platformy, ale i PiS-u jeszcze w niektórych sprawach jeszcze gorzej. I krytykował nawet syna za chęć gwałtownego jak gdyby zburzenia Pałacu Kultury i Nauki. Jemu by nie przeszkadzało, jakby sobie stał, tylko żeby dobrze służył ludziom. Można by go oczywiście trochę przerobić, coś tam uszlachetnić, prawda?
Widać, że człowiek ten zawsze myślał głównie o dobru Polski, a nie o koniecznym zwycięstwie swych opcji i poglądów. Niech inni pisowcy i prawicowcy biorą z niego przykład, włącznie z panem prezesem, co daj Boże, amen. Cześć jego pamięci, amen, wieczny odpoczynek, amen.